Twojaka będziesz kiełzdać? Zawarczał, wzmacniając uścisk. Puścaj, mangie, sam jesteś rozwora! Pfff! Gówno i sram! Napompowany frajer zostawia procenty bez opieki, to i traci! Tak się składa, że ta flacha była darunkiem ode mnie, a z moją skromną osobą chyba nie chciałbyś zaczynać, co? Nie! Ale skąd? W takim wypadku już zdradza własność. Cwaniaczek. Nazywam się Mirek Zbrojewicz i użyczyłem głosu postaci, która się nazywa Franek Keller w słuchowisku Proch, wyreżyserowanym przez autora. Postać bardzo malownicza, taka naprawdę przeniesiona jeden do jeden w czasie. Kelner z jednego z praskich lokali, który okazuje się być bardzo honorny i no, przez to chyba ocenił właściwie sytuację głównego bohatera Mikołaja, uratował mu tyłek, bo było z nim groźnie, bo zdaje się, że nie pasował do aury, atmosfery tego lokalu, w którym Franek mój. Moja postać, Franek Keller, obsługiwał. I oczywiście skończyło się to tak, jak zwykle bywa. Bywało chyba w tych lokalach. Wystarczył jeden krzywy uśmiech i krzesła poszły w ruch, stoły poszły w ruch. Skończyło się to bijatyką, po której zresztą chyba specjalnie tam nikt sobie nie szkodował. Posprzątali i tyle, czekali do następnej afery. Intrygujący tekst i naprawdę bardzo fajnie podany i się słucha, wchodzi się w tę historię, w tę opowieść. Tym bardziej, że ja jestem chłopak z Grochowa i pamiętam, że kiedy byłem bardzo młody, to te legendy warszawskie, praskie, one były jeszcze cały czas żywe i pamiętam, że miałem taki, jakby to powiedzieć, słuch do gwary warszawskiej. No i jako dzieciak miałem taką zajawkę, że przez jakiś czas mówiłem tak po warszawsku. Moje chłopaki z Pragi mówili i bardzo mi to imponowało. Na szczęście wyrosłem z tego. Przyjąłem tę rolę, bo naprawdę bardzo jest dobrze napisana i jakby... Czytając dialogi, bardzo łatwo sobie ją zwizualizowałem. Bardzo mi się ten gość spodobał, więc bardzo, bardzo chętnie użyczyłem głosu Frankowi Kellnerowi. Nawet chyba po kilku słowach, kiedy pan Brona zadzwonił z propozycją, powołując się na Adasia Baumana, który mnie zarekomendował do tej roli, opowiadając w kilku zdaniach, o czym będzie historia i co za postać, nie wahałem się zbyt długo. Z przyjemnością przyjąłem propozycję. Zapraszam bardzo serdecznie i namawiam do wysłuchania słuchowiska Proch. Do usłyszenia.